Witam serdecznie, szczęść Boże. Dlaczego Pan Jezus używa dzisiaj takiego szorstkiego, trudnego języka? Zresztą nie tylko dzisiaj, ale, ale często zdarzało mu się, że używał takiego trudnego słownictwa, używając szorstkich, trudnych słów, ostrych słów. Zresztą Jezus słynie z ciętego języka. Jego intencja jest prosta: chce nam przekazać prawdę. Wszystko, co mówi, jest prawdziwe, jest prawdą. I chce, żebyśmy ją zrozumieli, przyjęli, ale nie do końca jesteśmy w stanie to zrobić. Więc używa różnych takich, takich trudnych słów, żebyśmy zapamiętali, co nam powiedział, a przyjdzie czas, to zrozumiemy. Bo łatwiej jest zapamiętać coś trudnego, niż coś łatwiejszego, nie? Częściej pamiętamy o tym, co było trudne w naszym życiu, niż o tym, co było łatwe, piękne i przyjemne. Dzisiaj Jezus używa takiego trudnego, ciętego języka. Apostołowie rozumieją Jego słowa, bo nie pytają się Go, o co Mu chodzi. Ale my przypomnijmy sobie, o czym Jezus dzisiaj powiedział. Więc kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy, nie, obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Tutaj postawmy kropkę. O kim Jezus mówi? O prawdziwych zwierzętach, czy może o ludziach? Raczej o ludziach. Czyli o kim? O jakich ludziach? Musimy wrócić do, do Starego Testamentu. Adam i Ewa po grzechu pierworodnym zobaczyli, że są nadzy. Nie, nie byli w stanie przyjąć prawdy o sobie, więc schowali się w krzaki, przyodziali się w przepaski, które sami sobie stworzyli z, z liści figowca. Jeśli dobrze pamiętam, to był figowiec. Pan Bóg, co zrobił, kiedy wyganiał ich z, z raju? Dał im odzienie ze skór zwierząt. I można to tłumaczyć w taki sposób, że człowiek przyjął po po tym nieszczęściu, które sam sobie zrobił, uczynił, przyjął na siebie też takie no, zwierzęce zachowania. Czym się różnimy od zwierząt? Rozumem. I często człowiek zachowuje się tak, jakby nie miał rozumu. Czyli zachowuje się głupio, jest głupi, unika mądrości, nie chce przyjąć mądrości. Zachowuje się jak pies i świnia, bo oni. Te, bo te zwierzęta nie są w stanie przyjąć tego, co jest mądre, co jest, co jest czyste. Zjedzą wszystko. Pies ma to do siebie, że potrafi zjeść to, co sam zwymiotuje. Ochyda, nie? Świnia potrafi zjeść wszystko. I często ludzie zachowują się tak niereformowalnie. I ciężko jest takiemu człowiekowi ogłosić Królestwo Boże, ciężko jest takiemu człowiekowi powiedzieć Ewangelię, dać coś, co jest najważniejsze, coś, coś co jest święte. Dlatego Jezus mówi: nie, daj, nie dawaj człowiekowi, który jest głupi, który trwa w swoim uporze, nie chce się zmienić, tego, co jest święte, bo on tego nie przyjmie, on tego nie zrozumie. I chciałbym was prosić dzisiaj też o to, żebyście znaleźli w Słowie Bożym, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie fragmenty odnoszące się właśnie do psów, świń i do tej głupoty. Jest sporo takich fragmentów w Piśmie Świętym, więc niech to będzie taka dzisiejsza praca domowa, taka przygoda z Pismem Świętym, poznawanie Pisma Świętego. Jak nie rozumiemy jakiegoś fragmentu, to szukamy odniesień w Innych częściach Pisma Świętego, do tego fragmentu. Wtedy łatwiej nam będzie zrozumieć to, o co Jezusowi chodzi, a Jezus często, jak już mówiłem, korzysta z trudnego języka. Z języka mądrościowego, bo chce nam pokazać, przekazać jakąś mądrość, coś, co jest ważne. Wszystko, co Jezus nam mówi, jest mądre, jest prawdziwe, jest drogą, prawdą, życiem. Nawet to, co. co Przeczytamy poniżej o tej ciasnej bramie i szerokiej bramie. Nie będę się tutaj tylko dzisiaj odnosił. Wszystko, co Jezus mówi, jest dla nas prawdziwe, ale nie zawsze mówi on do nas w taki ładny, łagodny sposób, taki taki przyjemny sposób. Czasami posługuje się też takim trudnym językiem, takim językiem, który na pewno zapamiętamy. Więc. Nie dawajmy ludziom niereformowalnym tego, co jest święte, tego, co jest mądre, bo oni tego nie przyjmą. Gdzieś słyszałem od jakiegoś księdza, już nie pamiętam jego imienia i nazwiska, takie oto zdanie. Nie głośmy Ewangelii wieprzą, bo wieprze nie przyjmą Ewangelii. Najpierw wieprza trzeba odwieprzyć, a później dopiero człowiek taki będzie w stanie przyjąć. Syn marnotrawny, który Skończył ze świniami, nie mógł wrócić do swojego ojca, dopóki nie zastanowił się nad swoim życiem. Co ja tutaj robię? No, no, źle jest w moim życiu, nie? Muszę wrócić do ojca. Niech ojciec uczy, uczyni mnie choćby jednym z jego niewolników. Bo będzie mi lepiej u niego jako niewolnik niż, niż jako gdzieś tam sługa. Pastuch, świń, który ze świniami musi żyć, i nawet nie ma nic z tego, nie? Że, że, że jest tym pastuchem. To cierpienie, które Bóg pozwala, żeby w naszym życiu się objawiło, to cierpienie często staje się pierwszym krokiem do mądrości. Człowiek patrzy na swoje życie, mówi: Dość, nie chcę tak żyć, chcę zmienić swoje życie. O, to już jest mądrość. To już jest wtedy takie odwieprzenie wieprza. Wieprz już przestaje być wieprzem, bo zaczyna myśleć. Zaczyna myśleć jak człowiek, korzystać z rozumu, którego nie mają zwierzęta. Więc mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Dajmy ludziom czas. Jeśli ludzie nie chcą przyjąć Ewangelii, to im nie dawajmy tej Ewangelii, bo oni nie przyjmą, podeptają ją i jeszcze przeciwko nam później wystąpią. No i będzie kłopot. Więc mam nadzieję, że zostałem zrozumiany i że pamiętacie o pracy domowej. Czekam na komentarze. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.